Księga Mądrości, rozdział dziewiąty. Boże przodków i Panie miłosierdzia, który wszystko sprawiłeś Twoim słowem, a w Mądrości swojej tak ukształtowałeś człowieka, by panował nad stworzeniami, które Ty obdarzyłeś istnieniem, aby rządził światem w sposób święty i sprawiedliwy, a sprawy sporne rozstrzygał bezstronnie. Daj mi mądrość, która przy Tobie zasiada na tronie, i nie wykluczaj mnie spośród Twoich dzieci. Jestem przecież Twoim sługą i synem Twej służebnicy, słabym człowiekiem, którego dni są policzone, zbyt małym, by zrozumieć słuszne wyroki i prawa. Jeśli ktoś jest doskonały, lecz nie ma Twojego daru mądrości, za nic będzie uznany. Ty sam wybrałeś mnie na króla Twego ludu, na sędziego Twoich synów i córek. Poleciłeś mi zbudować świątynię na Twej świętej górze i ołtarz w mieście Twojego przebywania na wzór świętego namiotu, który przygotowywałeś od dawna. Z Tobą jest mądrość, która zna każde Twe dzieło, była przy Tobie, kiedy świat stwarzałeś, i wie dokładnie, co cieszy Twoje oko, co jest zgodne z Twymi przykazaniami. Spuść ją ze świętych niebios i zeźli z Twojego tronu chwały, by stała się towarzyszką moich trudów i dała mi poznać, w czym masz upodobanie. Ona zna i rozumie wszystko więc pokieruję roztropnie swoimi sprawami, jej powaga będzie mnie chroniła. Wówczas moje czyny spodobają się Tobie, a ja będę sprawiedliwie zarządzał Twym ludem i stanę się godny tronu mojego Ojca. Kto potrafi rozeznać wolę Boga, kto zdoła przeniknąć zamiary Pana, zawodne są ludzkie myśli, nasze dociekania prowadzą na manowce. Śmiertelne ciało jest ciężarem dla duszy, namiot ziemskiego zamieszkania krępuje lotność myśli. Ledwie odczytujemy sens rzeczy doczesnych, z trudem do, docieramy do tego, co jest na wyciągnięcie ręki. Któż więc zdoła zbadać tajniki nieba? Kto rozezna twoją wolę, jeśli nie obdarzysz go mądrością? Jeśli nie ześlesz z wysoka twojego świętego ducha? Oto jak prostujesz w ścieżki wędrowców przez ziemię, jak ludzie poznają, co jest miłe tobie, i jak ocala ich mądrość. Kochani, bardzo lubię w tym rozdziale ten wątek takiego mądrości, która jest byciem przy Panu Bogu, który wszystko stworzył. Zobaczcie, to jest takie porównanie Pana Boga do kogoś, kto wymyślił jakąś rzecz. Nie? Na przykład, nie wiem, przepraszam za głupie porównanie, ale do twórcy pralki, nie? Jakby, możesz oczywiście pralkę używać tak, jak ci się podoba. Możesz jej używać niezgodnie z tym, jak została wymyślona. Nie wiem, możesz tam cegówki na przykład do środka włożyć i włączyć pranie. No, prawdopodobnie to zniszczy pralkę, nie? Możesz to zrobić, ale jeżeli będziesz ją używał zgodnie z tym, jak została wymyślona, do czego została stworzona, jak działa, czyli poczytasz instrukcję, nie? No to ona ci będzie służyć lata, mało tego. Będzie ci pomagać w różnych rzeczach. I dokładnie tak pokazuje. Jakby ta Księga mądrości Pana Boga, że to jest ktoś to wszystko wymyślił, więc bez niego jakby głupio używać tych rzeczy, bo ich źle użyjemy. On ma instrukcję obsługi. I okay? na tym polega prawdziwa mądrość, że wiemy, że to nie my jesteśmy twórcami, nie wiem miłości, świata, jego sensu, tylko Pan Bóg. I jeżeli mamy się tego nauczyć, mamy wykorzystywać to, tak żeby nam służyło, no to się musimy do tego, który to wszystko wymyślił, zgłosić i od niego musimy się uczyć.